siły, która zniszczy to, co w nas. Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas. Strajk dzisiejszy zorganizowany został przez Centralę Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych Solidarność. Tak jak myślę Państwo już widzieli, jakim odbił się echem, mnóstwo, kilkaset, nie wiem, może nawet do 1000 różnego rodzaju pojazdów, przede wszystkim to pojazdy do pracy, traktory wyjechały na drogę. Strajk rolników według nas jest strajkiem uzasadnionym. Ja ten strajk popieram w całej rozciągłości. Rolnicy są zaniepokojeni. Tam jest chyba 4 czy 5 postulatów wymienionych, między innymi Zielony Ład. Wprowadzone jest odłogowanie, zakaz używania środków ochrony roślin. No i oczywiście ten nieszczęsny problem ze zbyciem już w tej chwili zbóż, 4 podstawowych zbóż, które mają bardzo niską cenę poniżej opłacalności. To wszystko niesie za sobą ogromny problem, jeżeli chodzi o nasze rolnictwo. A tak naprawdę to myślę, że w niedługim czasie wszyscy to odczujemy poprzez to, że ceny produktów na półkach, w sklepach żywnościowych wzrosną niesamowicie. Już mamy bardzo złej jakości często produkty, bo to są produkty przygotowywane na wydłużony czas, okres, więc dużo konserwantów. Tak naprawdę nie wiemy często, co to jest za produkcja. Często ta produkcja w Polsce w naszych supermarketach jest przepakowywana, zmienia się na etykietach, zmienia się nazwy producentów, ale przede wszystkim odnoszę się do sytuacji w rolnictwie. To, co wyprawiają, co wyprawia lewactwo unijne, to zakrawa na... Zresztą Państwo wiedzą, że te strajki odbywają się tylko w Polsce. W całej Europie rolnicy wyjechali i zachowują się na pewno dużo, dużo gorzej, bo na autostradzie potrafią uprawiać i siać zboża. No to tyle z mojej strony. Jeszcze raz razem z rolnikami, jako stary działacz Solidarności Rolników Indywidualnych, uczestniczyłem, brałem udział. Pozdrowiłem i życzyłem im, żeby ten protest odbył się bez żadnych zakłóceń. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Rafał Gemczyk, reprezentuję Stowarzyszenie Producentów Papryki Papryka od Rolnika. Zebraliśmy się dzisiaj po to, żeby pokazać nasz sprzeciw przeciwko polityce Unii Europejskiej, to co nam chce wprowadzić, czyli Zielonego Ładu. Zielony Ład równa się kasacji rolnictwa w całej Europie. Poza tym Zielonym Ładem mamy też bardzo duże obiekcje do tego, do sprowadzania z Ukrainy zbóż i tak dalej. No bo to niestety nie te koszty produkcji, nie ten okres przejściowy, tak? Jeżeli my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, mieliśmy okres przejściowy, to było, jeżeli dobrze pamiętam, 6 lat po wejściu do Unii, jeszcze mieliśmy 2 lata cła i dopiero po 6-8 latach mieliśmy dostęp do unijnego rynku. A tutaj z dnia na dzień otworzyli rynek, zalali nas zbożem. W tej chwili gospodarstwa, które się utrzymują ze zboża, mają bardzo trudną sytuację. I naprawdę, a tak naprawdę to, o czym się jeszcze nie mówi, tutaj mamy z Ukrainy, nas zalewają, a w lipcu podpisujemy umowę, przepraszam, Unia podpisuje umowę z Mercosurem i zaleją nas zbożem, przepraszam, wołowiną i mlekiem z Ameryki Południowej, tak? Także naprawdę czarnych tutaj scenariusz pisze się dla naszego rolnictwa. Nie wiem, jak to dalej będzie, nie wiem, jakie są tego przyczyny, komu zależy, żeby to wszystko zniszczyć, no ale nam się to strasznie nie podoba i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy.
Ja chciałam, Alina Nożyńska, prezes Stowarzyszenia Producentów Papryki, Papryka od Rolnika. Chciałam powiedzieć, że bardzo satysfakcjonująca jest dzisiejsza frekwencja dla naszego regionu. Musimy walczyć o to, aby nasza praca była godziwie wynagradzana, a ta jedność osób, która dzisiaj u nas zagościła, napawa dużym optymizmem, kiedy w momencie, jeżeli będzie potrzeba, zjednoczyć się, zastrajkować, pokazać siłę i jedność, będziemy mogli liczyć na frekwencję wszystkich rolników, gdyż godziwe wynagrodzenie za ich pracę jest najważniejsze. Jeszcze żyję, oddycham i widzę, potrafię kochać, potrafię nienawidzieć. Nikt nie odbierze mi tego, co robię. Jestem człowiekiem, myślę jak człowiek. Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas.